wydałem 11 kwietnia bieżącego roku. Tutaj w tym zarządzeniu ustaliłem skład komisji przetargowej do przetargu na wybór firmy obsługującej gminy Gizałki, jeśli chodzi o zbieranie odpadów. Otóż, jak Państwo zapewne wiedzą, może ta firma będzie świadczyła usługi do końca czerwca. Natomiast do 1 lipca jesteśmy zobowiązani podpisać nową umowę z wybranym postępowaniem przetargowym, nowym oferentem. Jaki będzie, trudno powiedzieć. Na dziś nie wiemy też oczywiście, jaka będzie kwota poprzetargowa. Natomiast na dzień dzisiejszy te środki, które otrzymujemy od mieszkańców, 100% pokrywają wydatki związane z odbieraniem odpadów. Jeśli kwota będzie większa, to będziemy musieli wtedy się zastanowić, czy podnieść opłaty, czy ewentualnie skorzystać z rezerwy, którą jeszcze posiadamy z lat poprzednich. I jeszcze jedna, właściwie trzy sprawy miałbym jeszcze, które chciałbym Państwu przedstawić. Gmina Gizałki chciałaby zrealizować powtórnie projekt Gmina Gizałki na przeciwwykluczeniu społecznemu. Projekt był realizowany 2-3 lata temu. Wiem, że cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z tego projektu zostało 40 osób, 40 mieszkańców naszej gminy, którzy dzięki temu projektowi nieodpłatnie mogli nabyć dodatkowe umiejętności, które pozwalają zaistnieć na rynku pracy. Przypomnę, że to prawo jazdy kategorii B, to były umiejętności niezbędne do wykonywania pracy pomocnika księgowego. Byli to pracownicy, którzy nabyli umiejętności w zakresie wykończenia wnętrz i inne umiejętności, które pozwoliły na to, ażeby później na rynku pracy mieć znacznie lepszą pozycję niż mają w tej chwili. Były to osoby bezrobotne. Później jeszcze po tym projekcie na zakończenie te osoby mogły skorzystać ze stażu płatnego i tak też się stało. Ten projekt będziemy starali się powtórzyć albo na końcu tego roku, lub na początku roku przyszłego. Chciałbym Państwa również zwrócić uwagę na to, że został zakończony projekt wykonawczy na salę sportową, która ma być budowana przy Zespole Szkół w Gizałkach. Projekt jest ukończony, dokumenty są złożone w Starostwie Powiatowym w Kraszewie i oczekujemy na pozwolenie na budowę, które prawdopodobnie będzie wydane w przyszłym tygodniu. Z takich istotnych informacji chciałbym Państwa zwrócić uwagę również na to, że odbyłem spotkanie z dyrektorem Banku Żywności w Poznaniu i ustaliliśmy, że mieszkańcy gminy Gizałki będą mogli korzystać z pomocy żywnościowej. Zmieniły się kryteria rozdawania czy rozdzielania tej żywności. Otóż będzie ona mogła być kierowana wyłącznie dla osób najbardziej potrzebujących. Wstępnie wytypowaliśmy około 100 rodzin i w skład, który wchodzi 330 mieszkańców. W pierwszej kolejności ta żywność będzie właśnie tym osobom rozdzielana. Pierwsze transporty przyjadą na początku przyszłego tygodnia i też w przyszłym tygodniu planujemy już rozpocząć akcję wydawania tej żywności. Zorganizowaliśmy już wakacje dla naszych uczniów szkół z terenu naszej gminy. W tym roku zaplanowaliśmy dla naszych uczniów